Kryminalistyczne badania fonoskopijne, żeby mogły spełniać swoją rolę, muszą odwoływać się do pewnego umocowania prawnego. W Polsce tym unormowaniem prawnym jest orzeczenie Sądu Najwyższego z roku 1960, które dopuszcza dowód z taśmy do procesu. Wydawałoby się, że może to jest taka zaskakująca data, ale prawda jest taka, że już minęło 40 lat, odkąd w prawodawstwie polskim, w procesie polskim wykorzystuje się zapisy magnetofonowe, a dzisiaj już po nowelizacjach wszelkich unormowań, dzisiaj już wszelkiego typu zapisy, z jakimi można się spotkać w życiu codziennym w celu wykorzystania w procesie. W 60 roku Sąd Najwyższy i powtórzył w kolejnym wyroku, w 61 roku, wskazał trzy podstawowe rodzaje badań, które muszą być wykonane, żeby taki dowód mógł być uznany za pełnowartościowy w procesie. Do tych badań należą odtworzenie i spisanie treści dowodowych wypowiedzi, indywidualna identyfikacja osób biorących udział w tych nagraniach, czy w zapisach, czy w zdarzeniach, które zostały zarejestrowane, wypowiadających się ogólnie rzecz biorąc, oraz zbadanie autentyczności tych zapisów. Jeżeli chodzi o indywidualną identyfikację osób, to należy powiedzieć, że każdy człowiek ma zdolność rozpoznawania innego człowieka, nie widząc go, a słysząc. Tak trywialnie można zdefiniować w ogóle sam problem dotyczący identyfikacji osób. Jeżeli mamy osoby najbliższe, które znamy, w ogóle przyjaciół, współpracowników, czy osoby mniej znane, lub na przykład osoby powszechnie znane, takie jak politycy, aktorzy, spikerzy telewizyjni czy radiowi, piosenkarze udzielający wielu wywiadów, w jakiś sposób każdy z nas prędzej czy później uczy się rozróżniać te osoby między sobą. Nawet można powiedzieć, że przecież większych problemów nie stwarza rozpoznanie piosenkarzy śpiewających. Tak czy owak, problem identyfikacji osób jest bardzo istotną sprawą, dlatego że oczywiście kluczowym problemem w procesie jest rozstrzygnięcie, czy dana informacja, która została zidentyfikowana, czyli wskazana, nazwana, a to znaczy ujawniona, że faktycznie zaistniała, dotyczy tej osoby czy innej. Czyli konkretnie, czy daną wypowiedź wypowiedział Jan Kowalski, czy może Józef Nowak. W tym celu należy wykonać bardzo skomplikowane i pracochłonne, to należy podkreślić, pracochłonne badania zmierzające do ustalenia takiego zespołu cech danej osoby, które pozwoli ją precyzyjnie wskazać. Najbardziej powszechnym błędem związanym z takim pojęciem o tego typu badaniach jest wskazywanie, że te opinie wydaje się na podstawie w zasadzie analizy głosu. Jest to bardzo podstawowy błąd i powiedzmy sobie nawet błędem w sztuce, można powiedzieć, byłoby wydawanie jakiejkolwiek opinii identyfikującej osobę tylko i wyłącznie w oparciu o analizę głosu. Analiza głosu dotyczy określeniu szeregu parametrów fizycznych cech mowy, i są to parametry techniczne związane z, oczywiście w dużym stopniu z indywidualną osobą, ale niestety w dużym stopniu podlegającym fluktuacjom, po prostu mało stabilne parametry. Do nich należą takie wielkości jak częstotliwość tonu krtaniowego, jak rozkład harmonicznych tego tonu, jak dźwięczność głosu, barwa głosu, czyli te właśnie czynniki, które w pierwszym rzędzie osoby, każdy z nas bierze pod uwagę, rozpoznając swojego mówcę bez jakiegoś kontaktu wzrokowego. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, te czynniki wynikają przede wszystkim z budowy oczywiście anatomicznej danego mówcy, z budowy anatomicznej ukształtowania aparatu mowy, mają ścisły związek z przebytymi chorobami, wypadkami, z ukształtowaniem na przykład krtani,
Nawet przecież bardzo istotną i też nie odkryje Ameryki powszechnie znanym problemem jest coś takiego jak mutacja, która dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, co może akurat jest mniej uświadomione. Niemniej jednak tego rodzaju procesy mają duży wpływ na labilność tych parametrów. Również niestety stan emocjonalny, i z tym mamy najczęściej do czynienia, jest podstawowym czynnikiem, który nie pozwala na odwoływanie się do tego rodzaju parametrów i tylko na podstawie ich analizy ferowania opinii, dlatego że przeprowadzono wiele badań, między innymi i w naszym zespole były przeprowadzane badania, prowadzony był temat badawczy właśnie związany z wpływem, z ustaleniem tego wpływu stanu emocjonalnego na wartości fizycznych parametrów głosu. I w jasny sposób wynika, że to zresztą każdy z nas może sprawdzić na sobie sam, że jeżeli się zdenerwujemy i zaczynamy krzyczeć, automatycznie głos nam się podnosi, natychmiast zaczynamy mówić mniej starannie, więc dokonujemy pewnych zmian nie tylko w samym głosie, ale też i w formie wypowiedzi. W związku z powyższym to również przekłada się na rozkład innych czynników, ale siłą rzeczy głos nam się forsuje w trakcie takiej wypowiedzi, co ma bezpośrednie przełożenie na kondycję wiązadeł głosowych, które w konsekwencji zaczynają w związku z tym wpływać na te wartości parametrów. Jest to takie sprzężenie zwrotne, troszeczkę błędne koło. W każdym bądź razie drastyczna różnica występuje w obrębie tej samej osoby, jeżeli będziemy analizować wypowiedzi w silnym stanie silnego wzburzenia emocjonalnego, ewentualnie jakiejś takiej skrajnej apatii i normalnych, spontanicznych wypowiedzi. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ponieważ nie można oprzeć się wyłącznie na tych fizycznych parametrach głosu, należało stworzyć metodykę, która pozwoli jednak w sposób obiektywny osobę zidentyfikować. I ta metodyka została opracowana wiele lat temu, bo tak jak już powiedziałam, odkąd dopuszczona jest opinia z taśmy do procesu, no to oczywiście ta metodyka była budowana. Jest ona w pełni zgodna z tego typu metodykami stosowanymi za granicą, zarówno w Europie, jak i poza Europą. Przy czym trzeba powiedzieć, że chyba najbogatsze doświadczenie mają kraje byłego bloku wschodniego w tym zakresie. No, oczywiście unormowania polityczne, społeczne, gospodarcze były czynnikiem podstawowym, który stymulował rozwój tych badań. Można również powiedzieć, to powinniśmy właściwie podkreślać z niejaką dumą, że właściwie my w Polsce byliśmy prekursorami tego typu badań i właśnie opracowania tej metody identyfikowania osób na podstawie analizy mowy ciągłej. Analiza mowy ciągłej polega na tym, że bada się wszelkie czynniki związane raczej z mową niż z samym głosem. Głos jest tutaj jego parametry czynnikiem dodatkowym, pomocniczym, potrafi w niektórych sytuacjach wskazać na pewne okoliczności, potwierdzić, zaprzeczyć. Niemniej jednak, tak jak wielokrotnie będę jeszcze o tym mówiła, nie można spuścić się wyłącznie na te wyniki. I ponieważ my byliśmy takimi głównymi twórcami tej metody, do nas tutaj przyjeżdżały pracownie tworzone w innych krajach. W tej chwili troszeczkę te stosunki się zmieniły. Raczej jesteśmy wszyscy na porównywalnym poziomie, dysponujemy tymi samymi urządzeniami technicznymi. Trzeba powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić. Mamy naprawdę, może to nie jest takie rzucające się w oczy, ale najwyższej światowej klasy urządzenia. I w zasadzie nie zostajemy w tyle zarówno pod względem metodyki, jak i właśnie zaplecza technicznego za żadnymi krajami. Metodyka identyfikacji osób na podstawie analizy mowy ciągłej, przede wszystkim jej istotą jest fakt, że jest to metodyka językowo-pomiarowa. Czyli jakie czynniki bierze się w procesie identyfikacji indywidualnej osób pod uwagę? Przede wszystkim takie rzeczy jak cechy lingwistyczne, następnie cechy fonetyczne i na końcu dopiero fizyczne parametry głosu. Cechy lingwistyczne, może się wydawać, że to jest taki element dosyć mało związany z indywidualnymi cechami osób, ale tutaj szereg badań prowadzonych przez wielu naukowców dowiodło, że niestety nawet cechy lingwistyczne potrafią
bardzo być zindywidualizowany. Analizujemy wobec tego takie rzeczy jak zasób słownictwa, jakim się dana osoba wypowiadająca posługuje, formy wypowiedzi, jakie preferuje, czy ktoś ma skłonność raczej do budowania zdań złożonych, rozbudowanych, czy one są poprawnej konstrukcji gramatycznej, czy stosuje chętnie słowa nawykowe jakieś przede wszystkim, czy posiada, jaki jest zakres tych słów, czy ulega jakimś takim chętnie, bądź wręcz właśnie jest oporny na pewnego rodzaju sugestie i wtrącenia ze strony osób towarzyszących. Czy ma skłonności do popełniania stale tych samych błędów? Czy są to błędy dotyczące sposobu wypowiedzi, czy formy wypowiedzi, czy struktur gramatycznych? Następnie analizujemy takie rzeczy, jak może tutaj bardziej w stronę fonetyki w tej chwili przejdę, jak sposób artykulacji. Sposób artykulacji uwarunkowany jest również wieloma czynnikami. Nie tylko tym, w jakim środowisku się człowiek wychował, ukształtował, w jakim przebywa obecnie, bo każdy człowiek jednak mimo wszystko na przestrzeni życia się zmienia i przebiega to pod wpływem wielu czynników, ale to, co determinuje pewien zakres tych zmian, to jest między innymi również budowa anatomiczna narządów mowy. I dlatego trzeba wiele trudu włożyć, żeby jak gdyby pokonać, to też w określonym zakresie, ograniczenia, jakie stwarza właśnie budowa anatomiczna i te predyspozycje konkretne mówcy. I z tym problem zmagają się najczęściej aktorzy, prezenterzy telewizyjni. Oni się uczą właśnie artykulacji, dykcji, takich rzeczy, żeby wyeliminować bądź podkreślić, zmienić, wyostrzyć pewne cechy właśnie między innymi fonetyczne. A cechy fonetyczne to nic innego jak sposób wypowiadania poszczególnych głosek. I każda forma wypowiedzi składa się w najdrobniejszym takim elementem właśnie są głoseczki, które tym się różnią od, gdyby je analizować w izolacji, od głosek wypowiadanych w trakcie, właśnie w procesie mowy ciągłej, że występuje bardzo indywidualny i jest to czynnik bardzo istotny w tych badaniach, czynnik indywidualnego kontekstu fonetycznego. Rozkład cech, którymi można opisać daną realizację artykulacyjną, jest ściśle indywidualny i ukształtowany, bardzo stabilny i jest to ta grupa cech, na którą mówca ma najmniejszy wpływ. Bo oczywiście każdy z nas może starać się zmienić sposób wypowiadania się. Może starać się zmienić nawet tak jak można sobie to wyobrazić, nawet formę wypowiedzi, starać się mówić zdaniami krótkimi, jeżeli ma skłonność do długich, ale to będzie bardzo trudne. Ta mowa będzie brzmiała nienaturalnie, ten człowiek będzie się męczył, w dodatku niestety nie osiągnie swojego rezultatu zamierzonego, dlatego że po prostu to będzie czytelne. A mimo wszystko, koncentrując uwagę na tego typu problemach, niestety nie będzie w stanie kontrolować takich sytuacji jak na przykład, czy głoseczka A będzie akurat w trójkącie samogłoskowym na tym czy na innym miejscu położona, czy ten język się układa w danym słowie tak, a nie inaczej, czy będzie to bardziej nosowa, czy to będzie mniej uwargowiona głoska, czy w kontekście z innym, czyli sąsiadując z innymi głoskami, czy dźwięcznymi, czy bezdźwięcznymi, jakiego rodzaju zachodzą zjawiska, czy ma ktoś tendencję do jakichś szczególnego rodzaju uproszczeń, redukcji, czy tam upodobnień międzygłoskowych. To są takie bardzo podstawowe oczywiście parametry, ale mające decydujące znaczenie w procesie identyfikacji osób na podstawie analizy mowy ciągłej. I trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy do czynienia z nagraniem, które analizujemy i w którym musimy wyodrębnić osobę, ją zidentyfikować, czyli wskazać konkretnie, czy jest to ta, czy inna osoba, pierwszą rzeczą, o której trzeba mieć świadomość, to fakt, że jest to wycinek jej sposobu wyrażania się. Właśnie określony konkretnym kontekstem, sytuacją, faktem, czy ma świadomość, że jest rejestrowana jej wypowiedź, czy nie. I nawet takie rzeczy, czy jest autorem tej wypowiedzi, czy jest to wypowiedź czytana, czy wyuczona na pamięć, czy powtarzana po kimś, czy
czy spontaniczna, własna, to wszystko ma wpływ na to, jak ta mowa będzie przebiegała i co my będziemy analizować. Dlatego im więcej cech jesteśmy w stanie odrębnić dotyczących mowy, artykulacji, tym łatwiej i bardziej precyzyjnie będziemy mogli wskazać konkretną osobę. Oczywiście naszym celem jest wskazanie w sposób kategoryczny, nie budzący wątpliwości. I do tego służą nam takie etapy badań, jak w pierwszym podejściu ocena audytywna. Ocena audytywna polega na takim słuchowym określeniu, zakwalifikowaniu, czy chociaż w ogólnym zarysie ta osoba może zbliżyć się, osoba, którą identyfikujemy, czyli mamy, znamy ją, widzimy, mamy dostęp do jej mowy, od której próbki mowy porównawczej pobieramy według naszej metodyki, która uwzględnia wszystkie nasze potrzeby badawcze, czy ona w ogóle rzeczywiście przynajmniej w jakimś stopniu zbliża się do tej osoby, której mowę mamy zarejestrowaną w materiale dowodowym. I tego rodzaju ocenę audytywną dokonuje każdy z nas na co dzień również. Z tym, że tym różni się ekspert od przeciętnego słuchacza czy mówcy, że po prostu dokonuje tej oceny w sposób świadomy. My dokładnie wiemy, co analizujemy słuchowo, czyli czy rozkład akcentów, czy linię intonacyjną, czy pauzy wynikające właśnie z potrzeby zaczerpnięcia powietrza, czy pozbierania myśli, czy wynikające z ograniczeń artykulacyjnych, czy cechy fonetyczne analizujemy. Wszystko w ocenie audytywnej my to robimy świadomie. Natomiast przeciętny słuchacz, również bardziej uzdolniony, mniej uzdolniony, analizuje te same cechy w węższym zakresie, ale zupełnie podświadomie. I dlatego czasami mamy duże kłopoty z rozróżnieniem matki i córki, czy sióstr, które są w jakiś sposób podobne, że nasze zdolności są tylko w jakimś określonym zakresie rozwinięte. I nie mając świadomości tego, na podstawie czego można by je rozróżniać, po prostu nie dokonujemy tych analiz na co dzień. Natomiast my w naszym laboratorium właściwie roztrząsamy i dzielimy włos na czworo, jak to może tak wyglądać, ale niestety odpowiedzialność za tą opinię, którą wydajemy, jest dosyć duża i jesteśmy zmuszeni to robić. Wszystkie te czynniki, i żeby nie być posądzonym o to, że są to badania subiektywne, bo bardzo często się spotykamy właśnie z tego rodzaju zarzutem, że badania, szczególnie ocena audytywna, jest badaniem subiektywnym, to chciałabym wyraźnie powiedzieć, że badaniami subiektywnymi można by było nazwać w tym sensie czynności, które zmierzają do stwierdzenia, co się komu wydaje, ewentualnie co kto lubi, ewentualnie co kto preferuje. Natomiast my opisujemy zjawiska rzeczywiście obiektywnie, bo my nie mamy wpływu na to, czy ktoś mówi w taki sposób, czy inny. My mamy tylko i wyłącznie wpływ na to, czy jesteśmy w stanie to ujawnić. I sposoby dochodzenia do tej rzeczywistości, czyli do ujawnienia tych cech, muszą być różne ze względu na wyeliminowanie jakichś błędów. I z drugiej strony, ze względu na możliwość doprecyzowania tych wyników w sytuacjach niejednoznacznych. A sytuacje niejednoznaczne najczęściej występują dlatego, że jakość tych nagrań, z którymi mamy do czynienia, niestety nie jest zadowalająca. Są to trudne warunki akustyczne, są to pomieszczenia nieprzystosowane akustycznie i są to wypowiedzi po prostu zarejestrowane przy użyciu złej techniki. W związku z powyższym, analizując cechy lingwistyczne, cechy fonetyczne i fizyczne parametry głosu w sposób audytywny, musimy poprzeć to również oceną audytywną innych ekspertów oraz badaniami instrumentalnymi. Badania audytywne, trzeba podkreślić, są powtarzane wielokrotnie, dlatego że w czasie jednego odsłuchiwania materiału nie jest człowiek w stanie określić wszystkich cech, na które musi zwrócić uwagę. Więc jest to chyba najdłuższa część wszystkich etapów badań zmierzających do zidentyfikowania osoby, pomijając pobieranie materiału porównawczego, które oczywiście wiąże się również z analizą, szczegółową analizą cech i zjawisk lingwistycznych, fonetycznych głównie, zachodzących w materiale dowodowym.
które należy wyodrębnić, żeby umiejętnie prowadzić pobieranie materiału porównawczego, dlatego że należy zawsze pamiętać o jednym. Badania, indywidualna identyfikacja osób nie zawsze służy wyłącznie wskazaniu osoby winnej. Często jest również skierowana na wykluczenie osoby i trzeba umieć udowodnić, że nie jest to ta osoba. Więc podsumowując, badania audytywne są bardzo ważnym elementem procesu identyfikacji osób na podstawie analizy mowy ciągłej, wielokrotnie powtarzanym, weryfikowanym przez innych odbiorców, innych ekspertów. Natomiast poparta na pewno wieloma badaniami instrumentalnymi, o których opowiemy w następnym odcinku.